Schwester David cum Sibylla. Robert, przy samym żywym życiu dawał świadectwo o Chrystusie. Urodził się 1 czerwca 1968 roku jako syn Tadeusza i Marii. W wyjątkowy sposób ukochał ziemię, tak jak kolina z chłopów Krymota. A także w wyjątkowy sposób ukochał zwierzęta, jak święty Franciszek. To on dawał świadectwo Jezusie, gdzie jego koledzy, koleżanki strajkowali w jednej ze szkół wojskowych, by nie pozwolić na zdjęcie krzyży w sal szkolnej. Wspierał swoich przyjaciół, swoim świadectwem wierności Jezusowi. Rolnik, hodowca koni, a także jeździec i myśliwy ze swoją żoną Agatą zakłada katolicką rodzinę. W sakramencie małżeństwa zaprasza Jezusa wraz z Agatą, by ich rodzina Wieliczków stała się domowym kościołem. Pan Jezus tam spełnia wyjątkową rolę w życiu rodziny. Rodzą mu się dzieci. Córka Helena, syn Hubert oraz Tadeusz. W szczególny sposób chce ze swoją żoną dla dzieci być światem wiary tych dzieci. Pierwszym pedagogiem i katechetą swoich dzieci, a także by dzieci doświadczały miłości od ojca. Nabierali tego przekonania, że Bóg jest miłością. Tak spełniał całe swoje krótkie 5-letnie życie. Wieloletni działacz i prezes Staropolskiego Związku Hodowców Koni w Kielcach oraz członek zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni, członek koła łowieckiego Bylina Węgorzkowy, ułam kielskiego ochotniczego szwadronu kawalerii imienia 13 pułku ułamów kieleńskich. Fundator folwarku podzamczego we Włoszczowie. Możemy jego krótkie życie tęczyć przesłaniem słów świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Pan Robert nie żył dla siebie i nie mierzył dla siebie. W życiu śmierci zawsze leżał do Boga i do swojej rodziny oraz do ludzi, którzy byli mu potrzebni. Zaskakuje nas jego śmierć, ale kochani, jest takie powiedzenie, że Pan Bóg nie chce mieć w niebie tylko samych starców. Ma dzieci, młodzież, dojrzałych ludzi, a także zbawiony w wieku Pana Roberta. Chcemy w duchu wiary przyjąć jego nagłe odejście do wieczności.
każdemu stał osobliwie nęcą strapionemu. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Dobry Jezu, a nasz Panie, przez Twe na krzyżu skonanie, wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata Roberta wskrzesił w chwale. Się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata Roberta. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pośród tych, którzy płaczą nad śmiercią Roberta. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Się obróci, ale Pan Cię wskrzesi w nieostatecznym, przyjdź w pokoju. Złożymy ciało naszego brata Roberta w grobie, ponieważ Chrystus Martyrs jako pierwszy umarły, doprowadzi także naszego brata do wieczności. Zespołowi muzycznemu, chorowi z Poznania, wszystkim, którzy tutaj szli za naszym przyjacielem, by podziękować mu za jego świadectwo wiary. Staropolskie Bóg zapłać. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w thank you.